Subskrybuj kanał Empik Go i poznaj świat najlepszych produkcji audio. Możesz mi przynieść kawę? Możesz sama po nią pójść. Ale prosiłam ciebie. Czy to dziwne, że dziecko prosi ojca o pomoc? Masz prawie 30 lat i to raczej ty powinnaś zrobić mi kawę. 25. Jak będziemy już w Polsce, to ustalimy, kto co i komu powinien robić. Ty się serio wybierasz do Polski? Jak tylko pochowamy tylko mamusię. Jeszcze żyję. Nie wiem, czy widzisz. Właśnie widzę. To może jeszcze potrwasz kilka tygodni. Po co? Co po co? Po co to ma się ciągnąć jeszcze przez tygodnie? Jej już tutaj nie ma. Czasem łapię chwilę przytomności. Nie bardzo. Ale jak to się skończy, to jadę z tobą. Nie mam już wobec ciebie żadnych obowiązków. Serca też do mnie nie masz. Dziwisz się? Do matki też nie miałeś, co? To, co było między nami, nie jest twoją sprawą. Raczej kurwa jest. Rozwód rodziców zawsze jest sprawą dziecka. Doug's been looking for you. He's coming here or you can find him next door. Thanks. Jak będziesz wracał, przynieś mi kawę. Proszę. Co by to wyłączyć? Ty mi raczej nie powiesz, co, mamo? A gdzie się to wyłącza dźwięk? Cześć, matka. Już po wszystkim. Anybody help! My mom! Empik Go przedstawia Gra Luizy. Scenariusz Anna Robak-Reczek, laureatka konkursu Empik Go Story. W rolach głównych występują Luiza, Aleksandra Linda, Witold, Bogusław Linda, Olaf, Dawid Ogrodnik. Odcinek pierwszy. Czy chcą państwo koce? Poproszę. O której dokładnie będziemy lądować? 5 minut przed południem. Aż tak dokładnie? Kapitan lubi punktualność. Pan nie chce koce? Nie, dziękuję. Jeszcze raz. Mieszkasz u mnie tylko czasowo. Znajdujesz pracę, jakąkolwiek, i wyprowadzasz się. Nie umiem mieszkać z kimś. Kochający kurwa tatuś. Nie widziałeś mnie przez ostatnie 4 lata. Nie tęskniłaś? Tak jak ty za mną. Rodzice mają pewne obowiązki. Myślałeś, że jak będziesz nam płacić, to już wszystko? Miałem obowiązki. Wypełniłem je z nawiązką. Kto cię wyciągnął najpierw z tego ich poprawczaka, potem z pudła? Płacił odszkodowania, płacił za terapię. Kasa, kasa, kasa. Bardzo czule. Ty chcesz mówić mi o uczuciach? Mogę o pieniądzach. Też chcę mieć. Myślałam, że po mamie zostanie coś więcej. Nawet marne grosze. Nawet dom nie był do końca spłacony. Leczenie w Stanach to kosztowna zabawa, a twoja mama chorowała. Ciężko i długo. Wiem, ale zostało mi niewiele na jakieś drobne wydatki. Będziesz przecież mieszkać u mnie. Jeść u mnie. Ile byś chciała? Zapłacisz też za moją terapię w Polsce, okej? Znalazłam już kogoś, znaczy moja terapeutka mi znalazła. Szkoda, że terapie nie działają. Ale płacę za nie, odkąd skończyłaś 17 lat. Przywykłem. Nie muszą działać. Wystarczy, że są pożyteczne. Dla kogo? Poza terapeutami. Przydadzą się, gdyby ktoś pytał. Widać, że staram się ogarnąć moje życie i stać się odpowiedzialnym członkiem reszty jakże zdrowego społeczeństwa. I uważasz, że powinno mi na tym zależeć? Nie wiem, które z was coś spierdoliło w genach, ale córeczka z psychopatią to wasze dzieło. Sama sobie tego nie zrobiłam. Można by pomyśleć, że się ją szczycisz. Może mam to po tobie. Mama była inna. Dziwię się, że z tobą wytrzymała. Mówiła, że nikt jej nie obiecywał, że będzie łatwo mnie kochać. Ładnie, nie? Święta kobieta. Nie bardzo, ale czasem potrafiła odpuścić i wyluzować. Jakoś się dogadywałyście. Nie martw się, my też się dogadamy. Wyprowadzisz się tak szybko, jak tylko to będzie możliwe. Zobaczy się. Znajdź mi męża, tak bogatego jak ty. Serio?
Serio? To niezła opcja, nie uważasz? To co? Znajdziesz dla mnie bogatego męża, tatusiu? Zastanowię się, kogo aż tak bardzo nie lubię, żeby go oddać w twoje ręce. Na pewno masz kilku kandydatów. Ty nikogo nie lubisz. Nie wydaje ci się, że to smutne? Kobiety walczyły o niezależność, o to, żeby móc pracować, a ty z tego rezygnujesz? Walczyły po to, żebym mogła wybrać, jak chcę żyć. I zastanawiam się, czy nie przejść na islam. Tak? Mhm. Wiesz dlaczego? Bo oni mają obowiązek zapewnić żonie dobre życie. Na takim samym poziomie, na jakim żyje mąż, rozumiesz? I tam nikt by mnie nie potępiał i nie kazał pracować. To co? Znasz jakichś wolnych, bogatych muzułmanów? Nie, raczej nie. Ale już żałuję, jeśli to miałoby być takie proste. Wiesz, mąż to rozwiązanie tymczasowe. W końcu umrzesz i odziedziczę te twoje pieniądze. Żyję z tym piętnem od 16 roku życia. To jest prawie 10 lat. Dorastałam ze świadomością, że jestem potworem. Czy wie pani, co robi z nami popkultura? To musiało być trudne. To jest trudne. Nad nami nikt się nie lituje. Depresja? Proszę bardzo, pochylamy się z troską. Schizofrenia? A nie, przepraszam, choroba afektywna dwubiegunowa. Jesteśmy z wami, trzymajcie się. Autystycy też mają całkiem dobry PR. Geniusze i Dustin Hoffman w Rain Manie. Słodki jak mops. Ale nie psychopaci. Nam opinię robi Hannibal Lecter. W historii terapii, którą przesłała mi doktor Greco, jest zapisany pobyt w domu poprawczym, a potem mamy prawie półroczną przerwę w pani historii. W tym, jak to pani nazwała, domu poprawczym, byłam tylko 3 miesiące. Potem wróciłam do mamy. To dzięki niej tak szybko postawiono diagnozę. Chodziła ze mną do lekarzy tak długo, aż któryś wpadł na pomysł, że to może być psychopatia. I klik, klik. Wszystko wskoczyło na swoje miejsce. Terapia była nakazana przez sąd. Tak. To była terapia grupowa, jak widzę. Bez efektów. Skomentuje to pani? Terapeuta był strasznie nieprofesjonalny. Przepraszam. Wiem, może mi pani nie wierzyć. Solidarność zawodowa. Ale on naprawdę nie był przygotowany do prowadzenia takich osób jak ja. Kurczę, słyszę, jak to brzmi. Terapia grupowa się nie sprawdziła, ale nie przestała pani szukać pomocy. Mama się uparła. Znała jednego psychiatry i on ją przekonał, że da się to ogarnąć. Zaczęła pani terapię indywidualną. Jak zaczęłam spotykać się z terapeutą sama, to od razu było lepiej. Trafiłam do doktor Greco. Ale nie skończyły się pani problemy z prawem? Nie skończyły. To był dopiero początek drogi. Lubię, kiedy coś się dzieje. Wtedy nie umiałam jeszcze siebie kontrolować i czasami przegięłam. Kradzieże, pobicia, narkotyki. W papierach to zawsze brzmi bardzo poważnie. Młodzieńcze jazdy i brawura. Terapia dawała efekty. Uczyłam się panować nad sobą, ale jeszcze dużo przede mną. Dlatego tutaj jestem. Wciąż potrzebuję pomocy. Czyli ma pani wrażenie, że teraz lepiej panuje nad tą potrzebą mocnych wrażeń? Oczywiście. Nie pierdol, tylko lej. Masz dość? Boisz się. Przegrasz. Za stary jestem na takie podpuchy. Pijemy. Jak sobie chcesz. A teraz dajemy sobie buzi i idziemy do domu. Remis, okej? Nie, przegrałeś. Stawiasz wszystkim. No, otwórz sobie, było fajnie, ale kończymy. Przegrałeś. Ja wygrałam. Skarbie, odpuść. Ej, pozwolicie na to? Nie chcę wam postawić. Spoko, obejdzie się. Nie, wygrałam. I on ma wam postawić. Jemu już nikt nie uda się postawić. Wygrałam, kurwa! Ej, spoko, no weź teren. Ja pierdolę, ugryzła mnie. To za pojebana baba, do krwi mnie pogryzła. Koniec sceny, bohaterowie są zmęczeni. Pani wychodzi. Stoisz? Tak. Zamówię ci taksówkę. Dam radę.
Szofer Christian będzie za 2 minuty. Trochę poszalałaś. Ciężki dzień. Kto ty jesteś? Maniek. Nie musiałaś go gryźć. Nie zna się na żartach. Luiza. Mnie się podoba twoje poczucie humoru, Luiza. Gdybyś szukała towarzystwa, odezwij się do mnie. Chciałbyś. No, chciałbym. Tu masz wizytówkę. Twoja taksówka. Dzięki, rycerzu. Chcesz całusa? Następnym razem. Dlaczego nie masz jakiejś gosposi, żeby nam robiła śniadania i ogarniała dom? Nie lubię obcych w domu. Gosposia nie jest obca. Jest jak domowe zwierzątko. Przecież nie miałyście gosposi w Chicago. Jak mama zachorowała, to miałyśmy. Zoe przychodziła do nas 3 razy w tygodniu. Fajnie, ale u mnie w domu radzimy sobie sami. Nasza Zoe przychodzi raz na 2 tygodnie na większe porządki. Kto to jest? Pani Olga. Pani Olga, jak wygląda? Jak pani Olga. Młoda, stara, ładna, brzydka. Pani Olga przychodzi tu robić porządki, sprząta. Nie obchodzi mnie, jak wygląda. Ale to ja jestem ta dziwna, tak? Ktoś tu w ogóle do ciebie przychodzi? Znajomi. Ale nie wydajesz wielkich przyjęć. A małe kolacyjki? Rzadko. Męskie pokerki? Rzadko. Kobiety? Kobieta? Nie twój interes. Na co ty wydajesz te swoje miliony? Na dziecko. Napisałaś już CV? Mam za ojca gościa pierdzącego kasą i mam pisać CV? Wydawało mi się, że uzgodniliśmy już, że wydaje się bogato za mąż. Jeśli chcesz, mogę do tego czasu pracować, ale znajdź mi coś w twojej firmie. Żartujesz. Wiesz, że w zarządach jest nadreprezentacja psychopatów? Jesteśmy świetni. Nie. Coś mi się chyba należy za to, że cię pozbawiłam problemu. O czym mówisz? O twojej byłej żonie. Kończyły jej się pieniądze. Musiałbyś dokładać do jej leczenia jeszcze więcej i utknęlibyśmy w Chicago na nie wiadomo jak długo. Uwolniłam nas. Nie rozumiem. Czego nie rozumiesz? Byłam jej Haronem, przeprawiłam na drugą stronę rzeki. Dobrze brzmi? Zabiła się? Nie żartuj, dawno już była martwa. Trzymały ją tylko te kabelki. Poza tym nie mów, że się nie domyśliłeś. Zabiłaś własną matkę. Zdjęłam ci kłopot z głowy. Nie, nie zrobiłaś tego dla mnie. Zabiłaś, bo nudziło ci się w szpitalu. Bo chciałaś dostać jej pieniądze. Dramatyzujesz. Mogłaś zostać w tym pierdlu. Luiza jest moim jedynym dzieckiem. I ukochanym. Gdzie pani mieszkała w Stanach? Proszę mi mówić po imieniu. To prośba do pani i do obu panów. Mieszkałyśmy z mamą w Chicago, ale poza Jackowem. Moja była żona, jej mama była ekonomistką. Wykładała. Świetnie mówisz po polsku. Ile miałaś lat, jak wyjechałaś? O, to było już tuż po waszym rozwodzie, prawda? Czyli miałam 10 lat. Rozmawiałyśmy po polsku w domu. Czytałam polskie książki, polski internet. Jestem na bieżąco. Nie byłem w Chicago. W Nowym Jorku, tak. Na południu w Seattle też. W Dolinie Krzemowej oczywiście. Ale na północ jakoś mnie nie zaniosło. O, musisz to kiedyś nadrobić. Nad jeziorami jest zjawiskowo, a Chicago ma swój klimat. Ale że zdecydowałaś się przyjechać tutaj? Tam byłabym sama. Z rodziny został mi tylko tato. Witold nigdy nie mówił, że ma córkę. Ja wiedziałam. Ty jesteś jego główną księgową. Wiesz wszystko. Dyrektorką finansową. No, to mówię. O, czyli to ty wiesz wszystko o jego finansach? Chyba musimy się zaprzyjaźnić. Lubisz zakupy? Czy są już państwo gotowi? Jesteśmy? Ja to co zwykle poproszę. Oczywiście. Pani? Ja to co moja przyjaciółka. Coś bez laktozy, konserwantów, glutenu, parabenów, alergenów. A na co ma pan alergię? Na durne diety najbardziej. Dla mnie na przystawkę ten wasz tatar, a potem gęś. Gęsinę podajemy w listopadzie. To kaczkę, nie jestem wybredny. Ja też to co zwykle. Ja też. Ktoś może pić wino? Ja. Ktoś będzie mi towarzyszył? Zgłaszam się na ochotnika. Przyniosę kartę win. Dziękuję za twoje poświęcenie, Kamilu. Dla pięknej kobiety. Zawsze. Jak ja dawno nie słyszałam takiego uroczego, niewinnego flirtu. W Stanach mężczyźni są tacy rzeczowi i poprawni.
Ja jeszcze nie zacząłem z tobą flirtować. O, to nie mogę się doczekać. Proszę, karta. To lżejsze. Cieszę się, że Witold zaprosił nas na ten obiad. Już miałem się wykręcić. Wybaczcie, miałem ciężki tydzień. Ale bym żałował. Czaruś i bajerant. Zazdrość przez ciebie przemawia. Ja już nie muszę. Zmieniłem żonę 5 lat temu i to była ostatnia zmiana. Kolejnych nie planuję. Co za strata. Przyznaję, że byłam ciekawa, jaka jesteś. Tyle o tobie słyszałam. I jak? Jestem pod wrażeniem. Dyplomatka. No, jesteśmy pod wrażeniem, Luizo. Już drugi tydzień jestem tutaj. A ojciec dopiero teraz zdecydował się zabrać mnie do ludzi. Chyba chciał trzymać mnie pod kloszem. Jetlag, byłaś nieprzytomna. Fakt, nie byłam sobą. I dopiero co straciłaś matkę. Tak, ale mama chorowała długo. Zdążyłam się oswoić z myślą, że odchodzi. To chyba nie jest najlepszy temat do obiadu. Mieliśmy uczcić koniec kolejnego wspólnego projektu. Wasze zdrowie. Gratuluję. Czy byłam grzeczną córeczką? Bardzo. Przeraża mnie, kiedy tak bardzo starasz się być urocza. Ja jestem urocza. Kamil na pewno tak sądzi. Dlaczego właśnie on? Nie rozumiem. Dlaczego właśnie z nim jedliśmy obiad? Ten drugi dziad się nie liczył. I rozumiem, że ten projekt to był pretekst. Chciałaś bogatych kandydatów na męża? Proszę bardzo. Kamil jest jak stworzony dla ciebie i szuka żony. Kochany staruszek, naprawdę postanowiłeś się mnie pozbyć. Jestem bardzo skuteczny, kiedy coś zaplanuję. Wydanie cię za mąż mam rozpisane w kalendarzu. Deadline za miesiąc. Czyli skuteczność mam po tobie. Swaty? Jak chcesz, to go bierz. Nie będę po nim płakał. Poza tym to twardy gość, dogadacie się. Tak? Dlaczego? Nie, nie wyrażam zgody. Znajdź się inny sposób. Nie, termin nie ulega zmianie. Dobranoc. Nie jesteś fajnym szefem. Lubią cię? Szanują. A Kamil? Nie jestem jego szefem. Powiedzmy, że nasze firmy się uzupełniają. Ty siedzisz w programach. A on? A on w odkrywaniu nowych rynków. Dużo podróżuje. To już wiem. Po co mu żona? W niektórych miejscach na świecie nie traktują go poważnie jako singla. Powinien mieć żonę i czasem ją pokazać, żeby zdobyć szacunek. Brzmi dobrze. Proszę, bierz. Podałem ci go na tacy. Właśnie. Dlaczego mi go tak wystawiasz? Bo jest pod ręką i wcale mi go nie żal. Może jednak będzie z ciebie dobry ojciec. To co, dopuścisz mnie do interesu? Nie. Znajdziesz mi pracę? W mojej firmie? Nie. Dlaczego? Bo mi rozwalisz zespół. I tu się mylisz. Potrafię bardzo dobrze pracować i jestem świetna w pracy zespołowej. Tyle, że krótko. Patrz, zupełnie jak rodzina. Nie wiem, dlaczego musisz walczyć akurat ze mną. Nie walczę z tobą tylko o swoje. Powinieneś to zrozumieć. To mój. A, Kamilku, je żelazo. Jesteśmy umówieni. Powodzenia. Fuck, kurwa. Zrezygnował. A ja pierdolę. Szybko poszło. To nie on. Więc o co chodzi? Nieważne. Stare sprawy. Jesteś pewien? Na development mamy w budżecie tylko 30% tego. Na ten rok wystarczy. A na przyszły zrobimy więcej. Już ci mówiłem. Z mojej perspektywy to duże ryzyko i duże koszty. Wolę małe ryzyko i małe koszty. Ile lat ze mną pracujesz? 17. Ile razy zaryzykowaliśmy? Wiele. Nic innego nie robimy. Może już jesteśmy na to za starzy. I pora się wyciszyć przed emeryturą. Dlatego oprócz nas, starców, mamy młodych, żadnych przygód. Widziałem opinię Genii i się z nią zgadzam. Genia jest w moim zespole od niedawna. To gówniara, dopiero co przyniosła dyplom. Bardzo dobrze. Po to zatrudniamy nowych ludzi, żeby mieć świeże spojrzenie. Jeszcze raz. Wiem, że inwestycja w projekt tego naszego Olafa to ryzyko. Wiem, że koszty i wiem, że nie musimy, bo pozycję mamy stabilną. Więcej niż stabilną. Rozwijamy się. Ale to rzeczywiście duże ryzyko i duże nakłady. To rozłożymy je w czasie. A od minimalizowania ryzyka mamy specjalistów. Dlaczego to robisz? Tak serio?
bo mogę. Szefie, Londyn potwierdził spotkanie. Świetnie. Samolot, hotel? Zabukowany. Bardzo dobrze, dziękuję. Wrzuć to do kalendarza. Zapomniałem, że masz jeszcze i tę umowę na głowie. Myślałem, że już to przekazałeś komuś innemu. Lecisz sam? To jeszcze nie jest formalne spotkanie. Gdybym miał żonę, to bym ją zabrał. Zabierz córkę. Żartujesz. Za bardzo się jej boisz. Gdybyś tylko chciał, byłaby u nas bezcenna. Nie wiesz, o czym mówisz. Nie masz dystansu. Nie wpuszczę jej do mojej firmy. Kiedyś i tak ją dostanie. Zobaczymy. Albo nie, nie zobaczę, bo w grobie będzie mi już wszystko jedno. Stary i uparty. Kiedy lecisz? W przyszłą środę. A we wtorek spotkam się z Olafem. W Londynie złapię oddech, zostanę dzień dłużej. Odpocznę od niej. Ile ona już tu z tobą jest? 2 miesiące. Od kiedy wyjechały, nigdy nie mieszkała ze mną. Tak długo, odzwyczaiłem się. Zawsze jesteś sam. Wiesz, że cała firma czyha na plotki o twoich romansach. I co? Plotki są fantastyczne. Kiedyś ci opowiem, ale teraz muszę już lecieć. Jakby się kończyły, to możesz coś podrzucić. Byle z fantazją i klasą. Masz najdłuższe palce u nóg, jakie w życiu widziałem. To komplement, prawda? Lubisz to, co? Pieprzycę, tylko z właściwym facetem. To komplement? Następnym razem wymyślimy coś zabawnego, mocniejszego. Wiedziałem, że do siebie pasujemy. Pora wracać. Nie chcesz zostać? Wiesz, wolę wyjść wcześniej, żebyś chciał jeszcze i nie miał przesytu. Pani Iwono, mam nadzieję, że to ważne. A kiedy to przyszło? Proszę mi to wysłać od razu na maila. Przeczytam i zadzwonię. I niech pani sprawdzi, czy w dziale prawnym ktoś jeszcze jest. Jak nie, to trzeba wydzwonić któregoś. Dziękuję. Widzisz? Wychodzę w samą porę. Sorry. Praca, rozumiem. Nie samym seksem człowiek żyje. Fajnie, że to rozumiesz. Widziałeś dziś moją bluzkę? A po co ci bluzka? Idź bez. Chcesz? Co chcę? Chcesz, to pójdę bez. I bez Danika. I bez majtek. Tylko w płaszczu. Patrz. To zostawiam majteczki. Możesz się do nich przytulić w nocy. Idę. Będę o tobie myślała, jak będę szła przez miasto. To ja idę w miasto, a ty sobie pracuj. Jak będziesz miał czas zadzwonić w nocy, to opowiem ci, jak było. Zadzwonię. Wolałem spotkać się z panem w moim domu. Miałem wrażenie, że ostatnio w biurze czuł się pan przetłoczony. Kawy, herbaty, wody, jakiś alkohol? Woda będzie okej, tak. Cieszę się, że zdecydował się pan na to spotkanie. To ważny krok. No to tylko spotkanie. Tak, tylko spotkanie, oczywiście. Proszę, woda. Wsiądziemy? Nie razi pana słońce? Dziękuję, jest dobrze. Bardzo lubię, gdy w domu jest dużo światła. A pan? Nie, to ja wynajmę kawalerkę, okna wychodzą na północ. No tak. To jest w gruncie rzeczy bardzo prosta sprawa. Pan ma wiedzę i pomysł, a ja mam pieniądze, żeby go zrealizować, żebyśmy mogli obydwaj czerpać z niego zyski. Pan doszedł do ściany. Potrzebuje czasu, sprzętu i pomocników. Ale mówił pan, że będę mógł spokojnie pracować nad moim projektem. Tak, to właśnie zapewniam. A będę mógł pracować w domu? Tak, jeśli tak panu wygodniej. Znaczy pytałem, czy chce mnie pan mieć cały czas na oku? Będziemy musieli się spotykać oczywiście i będę liczył na raporty, ale deadline ustalimy wspólnie. Także w pana interesie. No nie sprawdzam się tak w pracy pod presją. Nie chodzi o presję. Chodzi o planowanie kolejnych kroków. Rzeczy bez harmonogramów się nie wydarzają. Skoro pan tak mówi. A gdy przejdziemy do kolejnej fazy i powołamy zespół, stanie pan na jego czele. Dlaczego? Przecież mogę podzlecać kawałki do napisania, ale nie muszę niczym zarządzać. Panie Olafie, widzę wyraźnie, że pan się mnie boi. Może nie mnie, tylko dużej firmy, która chce pana pożreć. Nie wiem, czy cię przekonam.
Sam zdecydujesz, nie będę naciskał. Przepraszam. Nie jesteśmy na ty. Chyba, że możemy. Jasne, jasne. Dziękuję. Proszę cię o zaufanie, o to, żebyś podzielił się ze mną kilkoma latami twojej pracy, twoim pomysłem. Skąd pan... No, o nim w ogóle wiesz? Mamy w firmie dział, który zajmuje się tylko wyszukiwaniem rokujących pomysłów, startupów, wizjonerskich rozwiązań. Nie możemy pozwolić, żeby przepadł jakiś nowy Facebook. No, i znaleźliśmy ciebie. Nie chwaliłem się tak zbytnio. Ale to i owo powiedziałeś. Okej, czyli to cię mój pomysł. Ja chcę. Osobiście. Twój pomysł i twoją realizację. Kwoty na projekt i dla mnie takie, jak pan... Jak mówiłeś przez telefon? No? Tak, tak. Na początek. To poproszę o szczegóły. Szczegóły prześlę w umowie. Jeśli nie masz swojego prawnika... No, nie mam. To znajdź takiego, któremu zaufasz, a ja ci dam na niego pieniądze. Zależy mi, żebyś czuł się komfortowo. Dlaczego? Dlaczego zależy mi na twoim komforcie? Bo jestem przekonany, że to współpraca na długo. Na lata. Może na całe życie. O, brzmi jakbyś się oświadczał. Luiza, ukochana i jedyna córeczka. I dziedziczka. Olaf. Przyszły wspólnik? Bo nie wyglądasz. Świetnie, że wpadłaś. Możesz zapiąć płaszcz? Fajnie, że jesteś, ale idź już sobie. Rozumiem. Przebiorę się w coś bardziej domowego i jeszcze do was zajrzę, obiecuję. Nie zdążycie się stęsknić. Przepraszam. Luiza. Stanęliśmy na współpracy. Tak, na długiej współpracy. O czym mamy dzisiaj rozmawiać, skoro szczegóły będą w umowie? Chciałbym z tobą skonsultować moją wizję i usłyszeć coś od ciebie. Co? Deklarację. To najpierw posłucham. Czy zdajesz sobie sprawę, że twój pomysł to więcej niż aplikacja, więcej niż system, więcej niż użyteczne narzędzie? Chyba tak. Chyba nie. Dla mnie to jest potencjał na kolejnego Facebooka. Ale to nie są social media. Nie są oczywiście. Chodzi mi o przykład. Potencjał na całą firmę, na zjawisko. Ja to widzę bardzo wyraźnie i wiem, jak do tego dojść. Udźwignie pan, znaczy udźwigniesz to? Ja na pewno. A ty? Nie wiesz tego. Bo nigdy nie odważyłeś się o tym zamarzyć, prawda? Nie stanąłeś przed wizją totalną. No, raczej nie. Nie przymierzałeś się do takiej roli. Dlatego potrzebne ci wsparcie. Nie tylko finansowe. I ty mi pomożesz? Tak. Ja ci pomogę. Z dobroci serca. Zawsze chciał mieć syna zamiast córki. Co za brednie. Dasz nam jeszcze chwilę? Chciałam zrobić sobie coś do jedzenia, ale pomyślałam, że może jesteście głodni i coś zamówię. Ja nie. I to jest dobry pomysł, dziękuję. Ja wybieram, ty płacisz, a ty będziesz zabawiał mnie rozmową. Umiesz mówić? Luiza. Ja jeśli mam z kim? Próbuję się odgryzać. Bardzo dobrze. Zaraz wracam. Strasznie cię przepraszam. Pamiętaj, że to nie z nią będziesz pracował. Jasne. Trzeba było spotkać się gdzieś na mieście. O, na mieście bym się nie zgodził. Dlaczego? No, na mieście, jak mówisz, no, byłbyś rekinem, który chce zjeść małą rybkę. Tutaj jesteś, no, człowiekiem. Czyli robimy interesy? Chyba tak, no. Umowa... Oczywiście. Bardzo się cieszę, bardzo. O, widzę, że będziemy pili. Wyjmiesz prawdziwy koniak? Teraz powinniśmy się napić. Co pijesz? A, wszystko jedno. Wysłuchałeś fragmentu odcinka audioserialu Empik Go. Słuchaj całego serialu w aplikacji Empik Go. Pobierz aplikację i zarejestruj się już teraz. Wybieraj spośród tysięcy audiobooków, e-booków, audioseriali i podcastów. Masz 7 dni za darmo. Subskrybuj kanał Empik Go i poznaj świat najlepszych produkcji audio.